Siema, witam w kolejnym odcinku podcastu The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcastu dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Dzisiaj z nami specjalny gość. Jako, że copywriter to praca, docelowo każdy z nas chce zarabiać jak najwięcej. Rządy nam tego nie ułatwiają. Wyższe zarobki to wyższe podatki, wyższy ZUS i gdy popełnisz błąd, różnica może wynieść nawet kilkaset do kilku tysięcy złotych miesięcznie. To podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu, a co lepiej w tym pomaga niż optymalizacja podatkowa. Z nami jest Kuba Chmielecki, główny księgowy, copywriter i autor najbardziej poczytnego artykułu gościnnego na internetowym portfolio. Prywatnie pan Bushcraftu. Siema Kuba. Cześć wszystkim. Co ostatnio napisałeś za pieniądze? O pliku JPKKR. No to takie trochę abstrakcyjne pojęcie, ale wyobraź sobie, że od 24 roku, 25 dla tam mniejszych VAT-owców, wszystko co masz w księgach rachunkowych trafi do skarbówki. Obowiązkowo co miesiąc bez odwołania, więc będą wiedzieć o tobie więcej niż twoja żona. To mówisz o tym KSeF? Nie, KSeF, krajowy system faktur, to jest jakby osobna działka, tam będą wszystkie faktury, natomiast tak jak się kiedyś mówiło, że wszystko możesz rzucić w koszty, ale niektóre rzeczy tylko do pierwszej kontroli skarbówki, tak teraz wszystko możesz wrzucić, ale do momentu jak wyślesz swoje księgi rachunkowe do skarbówki, bo oni po prostu wszystko będą widzieli, co sobie na przykład kupiłeś jako środek trwały i będzie pytanie, no pan jest piekarzem, to po co panu telewizor, tak? 85 cali. Piekarni wisi, nie? Klienci przychodzą, oglądają bułki. I może mecze. Być tak. No to tak, wiesz, no. Pisząc można się dowiedzieć ciekawych rzeczy. No do tych ciekawych rzeczy pewnie będzie dzisiaj całe mnóstwo, bo widziałem ostatnio rolki u Ilony Przetacznik, gdzie mówi, że garnitur można sobie wrzucić w koszty, tylko trzeba wiedzieć kiedy. Rower można sobie wrzucić w koszty, tylko też wiadomo, jeżeli używasz do pracy, to chociaż też słyszałem takie, bo ja też chciałem sobie kupić rower i wrzucić w koszty, ale ktoś mi powiedział, że jeżeli używam go 100% do dojeżdżania do pracy, to mogę, ale jeżeli używam go też prywatnie, to nie. I nie kupiłem, kupiłem rower, ale nie wrzuciłem go w koszty. Nie? No to tak jak mówisz, że do pierwszej kontroli skarbówki, ja nie chcę rzucać na siebie tego światła Jupiterów, niech skarbówka się mną nie interesuje. Nie? Chociaż ja bym tu dyskutował trochę, bo na przykład możesz mieć auto firmowe i też możesz go używać prywatnie, wtedy część idzie w koszty. Też mam klientkę, która na przykład w koszty wrzuca bilet miesięczny autobusowy, no bo dojeżdża do klientów, no akurat nie ma obowiązku, żeby jeździła prywatnym samochodem, może jeździć autobusem, może jeździć taksówką, więc no takie rzeczy nikt nie powinien tego zakwestionować, ale najbezpieczniej to jest mieć interpretację indywidualną, czyli piszesz do skarbówki, co chcesz zrobić, a oni ci piszą, czy to jest ok, czy to nie jest ok. Gdzieś coś też widziałem właśnie z tymi interpretacjami, że to jest jak, że dwa urzędy skarbowe w Polsce mogą wydać na ten sam case inną interpretację i później masz problem, nie? Mhm. No bo to niestety nie możesz się posiłkować tym, co znajdziesz w internecie, bo to dotyczy firmy X, a jak firma Y chce zrobić tak samo, no to niekoniecznie. Zawsze, znaczy to może być jakiś tam argument, ale będziesz musiał swoich racji bronić w sądzie wtedy, a to no żadna przyjemność. No to na pewno. Ja się będę podczas tej rozmowy bardzo często łapał za głowę prawdopodobnie, ale zanim do tego dojdziemy, zanim do tych rozliczeń, coś przyjemnego, coś prywatnego, czyli jak wspomniałem na początku, Bushcraft. Bushcraft i Survival, które mogły być teraz ciekawe w związku z tym gościem, co go szukali niedaleko nas w Gdyni. W całym parku go tam. Aha. Czy znaleźli, czy nie znaleźli, kogo znaleźli, czy to on, czy to nie on, bo też słyszałem, widziałem różne teorie w internetach, ale coś w tym jest, że faktycznie facet mógł w lasach wytrzymać długo. I teraz pytanie o ten Bushcraft, bo rozmawialiśmy kiedyś, że jak będzie event copywriterski w Gdańsku, to ty rozpalasz ognisko. Nie? Jakbyś tutaj mógł coś powiedzieć, skąd ta pasja się wzięła, co to daje,
co dzięki temu potrafisz i coś w tę stronę? No to się zaczęło kiedyś od takiej książki o survivalu. Otóż lata temu kupiłem coś takiego, przeczytałem, chociaż trochę abstrakcyjna, bo tam było o przeżyciu w tropikach, na oceanie, w innych takich miejscach, więc no raczej coś takiego przeciętnemu człowiekowi się nie zdarzy, nie? Ale już taki bushcraft, no to jest bliżej, tak? Bo wypad do lasu, czy tak jak mówisz, jakiegoś trumieńskiego parku krajobrazowego, chociażby na tam parę godzin czy parę dni, no to taka ciekawa sprawa, nie? Że jesteś zdany na własne siły i na to, co masz w plecaku ze sobą, co dasz radę nieść i no takie przeżycie fajne. To jest fajne, dlatego podoba mi się, chociaż pewnie czasowo bym na to nie wyrobił, ale samo przebywanie w lesie, to słyszałem nawet, że jest świetną terapią, ściąga stres, detoks informacyjny, no bo jesteś w lesie, zasięgu nie masz, na przykład telefon to jest, tylko możesz sobie godzinę sprawdzić, nie? Więc to jest fajne, to jest fajne, czyli jakbyś rozpalał ognisko, to co, czym? Taki nóż specjalny jest z krzesiwkiem. No tam po prostu iskry idą jak złoto. No tak. No to taki pręt metalowy to pocierasz i no warto tam jakieś, wiesz, suche liście znaleźć czy coś takiego. Fajna też jest drzazga, czyli takie jak korzeń sosnowy wykopiesz, to czasem są takie korzenie, które są bardzo mocno nasączone żywicą. To tam po prostu to się zapala momentalnie, jak podłożysz pod to ogień i idzie wtedy pięknie. No, pamiętam, miałem taką historię kiedyś, jak chcieliśmy zrobić grilla u mojej i nie mieliśmy podpałki. Mieliśmy węgiel, ale nie mieliśmy podpałki, a sąsiadka ma brzozę, więc wziąłem trochę kory z tej brzozy, bo ziomek mi kiedyś powiedział na ognisku, że kora z brzozy nawet jak mokra, to się rozpali. Wziąłem te korę z brzozy i tam ułożyłem taki stosiczek na tym grillu, nie? I rozpaliłem, a wszyscy, wiesz, wow. Przydatna umiejętność. Co do przydatnych umiejętności, niestety wracamy do tych tematów twardych, koniec przyjemności, czyli pytanie, które pada często, zbyt często. Jaka forma rozliczenia dla copywritera? No to temat rzeka, nie? Ale fajną formą jest ta działalność nierejestrowana, co jest od jakiegoś czasu, zwłaszcza, że od przyszłego roku limit ma być już nie miesięczny, tylko roczny. I już jakby nie ma takiego strachu, bo teraz przekroczysz 2700 zł nawet o jedną złotówkę, no to z automatu trafiasz na zwykłą działalność, jakby od tego nie ma odwrotu. A w przyszłym roku limit ma być liczony rocznie, więc od najniższej krajowej, najniższą krajową mnożysz razy 12 miesięcy i bierzesz z tego 3/4 i to jest limit na działalność, więc no to już takie całkiem przyzwoite pieniądze. A warto tutaj dodać, że od tego płacisz tylko podatek według skali, czyli 12%, tak domyślnie, jeśli nie masz tam innych dochodów, na przykład z etatu, które by powodowały, że w roku zarabiasz więcej niż 120 tysięcy i nie ma czegoś, czego nie lubią przedsiębiorcy, bo to po polsko-ładowych zmianach składka zdrowotna, tak, czyli dodatkowe jakby 9%, które jest takim parapodatkiem. Więc możesz wystawić fakturę na tej działalności nierejestrowanej. Każdy taką fakturę powinien przyjąć i to powinno wystarczyć do jakby rozliczenia się ze zleceniodawcą. No spoko. Zawsze to można, jak się trafi biedniejszy miesiąc, to można później nadgonić i nie wejść w ten limit, a tutaj jest, no jest to takie trochę ograniczające, to jest fajne. A co dalej? No to druga taka rzecz, no to umowa o dzieło, tak? Umowa o dzieło z kolei jest najniżej opodatkowana, bo tam masz efektywny podatek 9,6%,
to dokładnie jest 80% z 12%, bo tam jeszcze dochodzą koszty. Nie ma co się łasić, jak jeśli, szczególnie jeśli jesteś SEO copywriterem na podwyższone koszty uzyskania przychodu, czyli takie 50%, bo niestety copywriterom to nie przysługuje. To jest tylko wtedy, jak jest działalność publicystyczna, jak piszesz teksty do jakiegoś dziennika, gazety, które jest zarejestrowane jako tytuł prasowy, więc takie zwykłe teksty reklamowe nie przejdą. Jest to bardzo przykre, ale z takich fajnych tipów to przejdzie tutaj content wideo, bo jeśli montujesz rolki, samemu nagrywasz rolki dla zleceniodawcy, to w tym momencie możesz sobie te 50% kosztów uzyskania przychodu policzyć i wygląda to już wtedy bardzo fajnie, bo ostatecznie podatku masz 6%. 6%, brzmi spoko. To ja kiedyś nawet myślałem, że jak mnie copywriting za skórę zalezie, to się przerzucę na montaż, nie? Jakiś kursik się kupi, studia się zrobi i będę montował. Jedna rolka czytałem gdzieś na jednej grupie na Facebooku, że jest, no, jest roboty, ale 500 do 1000 zł netto. Za nagranie czy zmontowanie? Za montaż. Tylko że to już takie wypasione, nie? Tak myślę sobie, nie, no to trochę więcej niż wiesz, napisy dodać i dwa gify. Ale nie. Kupa kasy. No tak, sporo. Ja o takich prostych to gdzieś czytałem, że 150 zł taka cena za montaż rolki do 60 sekund. No, to wiesz, to już by ci powiedzieli, że ktoś psuje rynek, nie? Także trzeba uważać, ile płacisz za rolkę, bo cię dojadą na mieście. Co dalej? Już mamy początkujący najlepiej, żeby tę umowę o dzieło lub działalność nierejestrowaną sobie wziął. A co potem? Bo dostałem kiedyś takiego tipa, że jak masz dużo kosztów, to zasady ogólne, a jak masz mało kosztów, to ryczałt. Czy to jest legitne, czy nie? Tak, jak najbardziej. No, duże koszty to zasady ogólne się opłacają. Już w ogóle jak wejdziesz na taki poziom, że zlecasz coś innym, podzlecasz, bo na ryczałcie tak naprawdę to płacisz podatek od wystawionych faktur. I nikogo cię nie interesuje, że skasowałeś 4000, a na przykład kosztowało cię to 3, bo musiałeś komuś za zlecenie zapłacić, tylko płacisz podatek od 4 i koniec, nie ma zmiłuj. A przy zasadach ogólnych no, można robić koszty, masz kwotę wolną od podatku 30 tysięcy, możesz właśnie różne firmowe zakupy robić, komputer, oprogramowanie, samochód, inne takie rzeczy, które będą ci potrzebne w tej działalności i jakby jest to taki bonus. Plus jak współpracujesz z firmami, to warto się też zastanowić nad tym, czy nie być na VAT-ie, bo firmom to nie robi różnicy, a tobie już robi, bo idąc kupować telefon, komputer, płacąc nawet abonament za internet czy telefon firmowy, automatycznie wszystko masz taniej o VAT. Właśnie następne pytanie miało być o ten VAT. Kiedy VAT, a kiedy nie VAT? I to pamiętam, Kuba mi wytłumaczył, że jak masz koszty i masz tych kosztów, ile tam było? 6 tysięcy coś tam rocznie? Że jest droższa księgowość, ale wtedy ten zwrot VAT-u ci to rekompensuje, plus jeżeli masz tych kosztów więcej, to nawet jeszcze można wyjść na plus. I wtedy dopiero pierwszy raz w życiu zrozumiałem, o co chodzi z tym odliczeniem VAT-u. Czy to się da tak w dwóch, trzech zdaniach wytłumaczyć takiemu laikowi, na czym to polega? No, spróbuję, chociaż VAT to nie jest taka prosta rzecz. W ogóle jak wprowadzali VAT, to ludzie się cieszyli, bo taka narracja była, że to jest podatek, który będą płacić przedsiębiorcy. No i technicznie niby tak to się odbywa, bo zwykły człowiek nie płaci VAT-u do Urzędu Skarbowego, ale cały szkopuł jest w tym, że ten VAT jakby obciąża tą ostatnie ogniwo, ostatnią osobę, która kupuje dany produkt. Jak idziesz do sklepu i kupujesz chleb czy cokolwiek innego, to jak weźmiesz paragon, no teraz akurat był VAT 0% na żywność, ale ta kwota, która tam jest zapisana, VAT, to piekarnia czy tam sklep będzie odprowadzał do Urzędu Skarbowego. Natomiast u przedsiębiorców jest
inaczej, bo to, co kupują na firmę, to oni patrzą na kwotę netto. VAT tak jak gdyby ich nie interesuje, bo ten VAT sobie odliczą, bo to jest, zresztą nawet taka nazwa jest i po polsku, i po angielsku, że to jest podatek od wartości dodanej, czyli tak naprawdę płacisz go tylko od różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży. Jak kupiłeś coś za 100 zł, a sprzedałeś za 150, to podatku musisz zapłacić VAT-u od 50 zł, bo to od tej stówki sobie odliczysz. A co do tej księgowości, to warto zerknąć na cenniki, bo po prostu dużo biur rachunkowych sobie to różnicuje w ten sposób, że jeśli ktoś jest na VAT-cie, to jest troszkę więcej roboty, bo trzeba co miesiąc wysłać albo co kwartał do skarbówki dodatkową deklarację, więc kasują to powiedzmy za to 50 zł więcej. No i tutaj też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak dużo tych kosztów będzie, żeby się opłacało na ten VAT wejść. Okej. Ostatnie pytanie o rozliczenia. Spółka. Kiedy spółka? Ja bym proponował spółkę przede wszystkim studentom. Dlaczego? Bo mają taki fajną ulgę dla młodych, ale o ile ulga dla seniorów, ulga na powrót, ulga dla dużych rodzin, na tych wszystkich ulgach możesz prowadzić działalność gospodarczą i być zwolnionym z podatku, tak niestety przepisy młodym na to nie pozwalają. Więc jeśli masz mniej niż 26 lat, jesteś uczniem lub studentem, to zwolnione z podatku są tylko umowa o pracę i umowa zlecenie. No i teraz sytuacja, masz zleceniodawcę, on by od ciebie coś kupił, jakiś tekst, artykuł, ale nie chce ci podpisać umowy zlecenia, no z jakichś tam różnych względów, co prawda studentów się nie zgłasza do ZUS-u, ale może po prostu nie chcieć. No to w tym układzie, jak masz spółkę, to ta twoja spółka wystawi fakturę kontrahentowi, natomiast spółka ciebie zatrudni na umowę zlecenie i w tym układzie masz prawie 120 tysięcy złotych zwolnione z podatku w ciągu roku. Znaczy tak dokładnie to jest wartość starego progu podatkowego, czyli tam 85 tysięcy z groszami plus 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku i taki student, uczeń do 26 roku życia tyle kasy na umowę zlecenie może wyciągnąć, nie płacąc złotówki podatku. No i mając tą swoją spółkę, pracuje na rzecz spółki, a spółka te wszystkie rzeczy sprzedaje dalej, z tym, że żeby tam nie podpaść ZUS-owi, to w spółce muszą być minimum dwie osoby. Tak, to słyszałem, że dwie osoby muszą być, no bo jedna osoba, tam się podobno da się to zrobić, ale to są komplikacje i no lepiej nie rzucać się w oczy, tak jak je cały czas powtarzamy. I bardzo ważna rzecz, właściwie to powinno wybrzmieć na samym początku, że to nie jest takie proste, że ja sobie Kubę zaproszę do podcastu, zadam mu trzy pytania i wszystko będzie jasne na temat podatków, bo ludzie od 30 lat się tego uczą i też nie wszystko czasem ogarniają, że nie wspomnę o urzędnikach skarbowych, Urzędu Skarbowego, że też nie wszystko ogarniają, szczególnie po zmianach. Dlatego jak masz problem i oglądasz ten film, słuchasz tego podcastu, masz problem, zastanawiasz się, rozkminiasz, jaką formę opodatkowania wybrać, jak się rozliczać, gdzie, z kim i co, to zawsze warto się skonsultować indywidualnie. Tu w opisie będzie link do Kuby do konsultacji, można ją sobie wziąć i lepiej za taką konsultację zapłacić kasiorę, żeby później tę kasiorę oszczędzić, albo jej nie stracić, albo nie zapłacić kary, niż posłuchać kogoś z internetu i stwierdzić, no to ja sobie wezmę ten ryczałt, będzie zajebiście. I a propos ryczałtu, jeszcze jedna rzecz, której się dowiedziałem brutalnie niedawno. Ryczałt nie jest fajny, jak się chce brać kredyt hipoteczny, bo zdolność kredytowa jest do dupy, nie? Więc jeżeli planujecie wziąć jakieś mieszkanie, dom w najbliższej przyszłości, to zasady ogólne i to dopiero na początku roku można coś działać, bo potem jest lipa. Z tym ryczałtem to potwierdzam, bo po prostu bank nie wie, ile ty realnie zarabiasz, bo możesz mieć wystawionych faktur na 200 tysięcy i płacisz od tego ryczałtowy podatek, ale twoje koszty mogły być na przykład 210, jesteś 10 tysięcy w plecy na minusie i w papierach fajnie wygląda, wystawiałeś faktur jak nie wiadomo kto, a biznes nie przynosi zysków.
No a tu znowu wracamy do tego pierwszego zdania, że jak masz duże koszty, no to nie idziesz na ryczałt, no bo w sumie to się mija z celem, ale to co mówisz, że bank nie wie ile ty zarabiasz, no bo możesz mieć tych kosztów naprawdę sporo. Jeszcze jedna rzecz. Tak, jeszcze jedną sprzedam, jeszcze jeden taki trik odnośnie ryczałtu. Jak ktoś jest na ryczałcie i mu to bardzo mocno uwiera, to wystarczy dokonać jednej transakcji, sprzedać rzecz, która automatycznie wyklucza z ryczałtu. Na przykład wystarczy, że kupisz część samochodową i sprzedasz ją dalej i automatycznie wypadasz w tym momencie z ryczałtu, przechodzisz na zasady ogólne. Więc to jest takie małe koło ratunkowe. Niestety w drugą stronę to nie działa. Mówiłem, że się będę łapał za głowę, kurde, jakbyś mi to powiedział tak z rok temu, to już bym może miał swój dom. Znaczy swój, wiadomo, w kredycie, nie, ale już przynajmniej nie słuchałbym sąsiadów. Dużo tipów będzie dzisiaj. Jeszcze jedna rzecz mnie bardzo interesuje, bo próbowałem się tego dowiedzieć od samej zainteresowanej strony i się nie dowiedziałem ostatecznie. Faktury przez Usme. Była kiedyś taka dyskusja, czy oni mogą to robić, że oni wystawiają fakturę firmie, odbierają od firmy kasę, z tobą podpisują umowę o dzieło i tobie dają tę kasę. I no, moje pytanie jest takie, bo podobno nie można tego robić. Jest taki termin firmanctwo. Oni mówią, że to, co oni robią, nie jest firmanctwo. No i też z jednej strony wygląda to tak trochę niepewnie, ale z drugiej też nie wierzę w to, że Polski Urząd Skarbowy, mając takiego gracza, który tyle kasy trzepie, żeby się do tego nie dobrał, więc tam już pewnie jakieś próby były i Usme nadal działa, więc chyba to jest legitne. Co ty o tym myślisz? Znaczy powiem, że duzi gracze mają łatwiej, tak? Bo stać ich na sztab prawników, którzy tam znajdą jakieś kruczki prawne, przepisy i tak dalej, ale ciekawostką jest to, że w przypadku Usme, w przypadku takich umów o dzieło, twoim przeciwnikiem nie jest Urząd Skarbowy, bo oni swoją dolę dostają. Od każdej umowy o dzieło, którą podpisujesz z Usme, tak jak mówiłem na początku, 9,6% trafia do skarbówki. Tutaj przeciwnikiem jest ZUS, bo jeśli ZUS uzna, że ty wystawiając umowę o dzieło tak naprawdę prowadzisz działalność gospodarczą, to przychodzi i dowala ci z automatu zaległe składki społeczne. A jeśli nie miałeś żadnego innego tytułu do ubezpieczeń w postaci etatu, no to w tym układzie może to zaboleć, bo od przyszłego roku taka standardowa stawka dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą razem z chorobowym to jest 1600 zł, plus do tego jeszcze dochodzą zdrowotne. No więc tutaj jest jakby pies pogrzebany. Skarbówki raczej to nie interesuje, to są za małe różnice w pieniądzach pomiędzy umową a dzieło, a działalnością gospodarczą, taką przymusową, żeby oni się tym interesowali. Natomiast tutaj ZUS tak, ale to nie jest tak, że z automatu jakby skreśla to możliwość współpracy z Usme, bo tutaj trzeba by sięgnąć do ustawy, do przepisów i do paskudnej definicji działalności gospodarczej, która jest taka, że to jest działalność prowadzona w sposób ciągły, nastawiona na zarobek. I tam jeszcze trzeci punkt, teraz z głowy nie przytoczę. A, wykonywana osobiście, mam to. I teraz tak, jeśli ty masz umowę o dzieło z jednym podmiotem, tylko z nim współpracujesz, to co prawda robisz to na zarobek, robisz to może systematycznie, ale to nie ma takiej znamion takiej działalności ciągłej, takiej w sensie, że ty szukasz różnych zleceniodawców, ogłaszasz się, szukasz zleceń, bo takie działanie, no to tutaj już bardziej wypełnia tą definicję działalności. Natomiast takie powtarzające się zlecenia z jednym podmiotem są w miarę bezpieczne. Oczywiście, no tak jak już sobie tutaj mówiliśmy, w polskim prawie każdy przypadek może być zupełnie inaczej oceniony. U jednego to przejdzie, u drugiego niekoniecznie, ale przy takich systematycznych zleceniach z jednym podmiotem, dwoma, góra trzema, to ja bym był tutaj za tym, że to jest bezpieczne.
Kumam. To mi rozjaśniłeś, bo nie było to dla mnie do końca jasne. Ja też dowiedziałem się, że to nie skarbówka jest przeciwnikiem, tylko ZUS. Aha, czyli jak skarbówka dostaje swoją działkę, to generalnie nie mają pretensji. To też jest ciekawa zasada. Tutaj znowu masz taką zasadę tej niejasności prawa, bo nigdzie nie znajdziesz w przepisach, ile ty musisz podpisać umów o dzieło, żeby to miało znamiona działalności gospodarczej. Czy to muszą być na przykład 3 w miesiącu, 5, a 5 to już na przykład działalność, albo 8, nie? Tego nie ma. To za każdym razem będzie rozpatrywane indywidualnie i to jest właśnie najgorsze. Najgorsze. To nie wiem, czy już czy w tym podcaście mówiłem ten dowcip, znasz ten dowcip o sędziach? Jak grają w golfa? Dwóch sędziów gdzieś w Stanach, dwóch sędziów gra w golfa i podchodzi do jednego z nich typ i mówi mu tak: słuchaj, pies twojej żony pogryzł mi córkę, dajesz 10 tysięcy dolców albo idę do sądu. No i ten sędzia wyciągnął z kieszeni książeczkę czekową, wypisał na 10 koła czek i dał temu typowi, nie? Ten drugi sędzia się tak patrzy na niego, pyta: ty, coś ty zrobił? Przecież ty nie masz psa, ani nawet żony. Ale mówi: wiesz, sprawa trafi do sądu, a tam obaj wiemy, co może się zdarzyć, że wszystko jest możliwe, nie? Lepiej zapłacić i mieć z głowy. A tak gadamy sobie o tych sprawach księgowych, o rozliczeniach. Dużo tipów, dużo mięsa. Ale jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, że jesteś głównym księgowym. Główny księgowy chyba nie zarabia źle, a mimo to jesteś też copywriterem. Skąd się tu wziął copywriting? To raczej z pasji, bo w ogóle pamiętam, to takie super uczucie było, jak w necie znalazłem swój pierwszy opublikowany tekst, tak? To takie było wow, tak? Mogę coś zrobić, co inni będą czytać, będą jakieś tam korzyści z tego odnosić, że czegoś się dowiedzieli. No i ogólnie też dlatego, że lubię pisać, lubię dzielić się wiedzą, jakoś nie sprawia mi to trudności, staram się to tak przekazywać w taki prosty sposób. No zresztą jak ktoś jest ciekawy, jak to wygląda, to zawsze może odwiedzić mojego LinkedIna i tam poszukać wpisów na różne tematy. Raczej komentarze też są takie, że no to fajnie wytłumaczone, wreszcie zrozumiałem, mam jakąś korzyść z tego, mogę to zastosować u siebie, bo tak naprawdę to wiele osób postrzega księgowość, podatki, gdzieś tam te przepisy podatkowe jako taką wiedzę tajemną, że tego się nie da zrozumieć, że to nie jest dla zwykłych śmiertelników. A tak naprawdę jak to opiszesz prostymi słowami, to się okazuje, że to wcale nie jest takie straszne i że można gdzieś tam na podstawie tych informacji podjąć decyzje, które przyniosą ci tak naprawdę oszczędności, więcej, jak to mówisz, hajsu w kieszeni. No i to daje satysfakcję. Nie jest wiedza ta jedna, ale też z drugiej strony ta taka niepewność, niejednoznaczność, że mogę, czy nie mogę. Czy jak sobie kupiłem pół roku telefon, to mogę drugi raz sobie teraz kupić telefon, jeśli będzie mi służył do innych rzeczy. Albo czy mogę sobie drugi komputer kupić i VAT od niego odliczyć, mogę, czy nie mogę. A to było takie pytanie ostatnio u mnie, to ci powiem, wszystko zależy od tego, jak to uzasadnisz w razie kontroli, więc musisz sobie przygotować taką linię obrony. No i co, dwa komputery to jest coś złego? No nie, no panie urzędniku, ja muszę być cały czas online, a wiadomo, wirusy, awarie, aktualizacje, drugi komputer służy jako zapasowy. Jak pierwszy mi padnie, jakieś problemy jakiekolwiek, to wyciągam drugi, jestem od razu w ciągu tam, nie wiem, no tyle, ile się Windows odpala, z powrotem online, to jest mi niezbędnie potrzebne do pracy, więc to nie jest jakiś żaden dziwny wydatek, to po prostu moje narzędzie pracy, taki backup, nie? Tak, ale też słyszałem, wiesz, że to też nie jest tak, że jak przychodzi urzędnik z Urzędu Skarbowego, czy nawet z ZUS-u, ja się ZUS-u bardziej boję, nie wiedzieć czemu, niż skarbówki, że jak przychodzą na kontrolę, to też nie jest tak, że aby coś znaleźć i żeby dopieprzyć karę albo jakiś zaległy podatek, taki do 5 lat wstecz, jakiś z odsetkami, ale byłoby fajnie, tylko że to są też ludzie, którzy wykonują swoją pracę. Jeżeli ty im tę pracę ułatwisz, to nawet potrafią przymknąć na coś oko, że pan tu sobie wstawi tutaj w tę rubryczkę coś tam, że i ten, bo oni później będą musieli, wiesz, protokół jakiś pisać i kary i coś tam i się kłócić, i że czy
Nie wiem, czy możesz powiedzieć takie rzeczy, czy faktycznie tak jest, czy nie jest, czy można na to w ogóle liczyć? Znaczy podejście na przestrzeni ostatnich lat się bardzo zmieniło, bo kiedyś to rzeczywiście zdarzały się takie sytuacje, że ktoś dzwonił do Urzędu Skarbowego, pytał się, jak coś ma zrobić, bo ma taki problem, pani z urzędu coś tam podpowiadała, po czym po miesiącu przychodziła na kontrolę i kwestionowała dokładnie to, co ten gość zrobił, wyśmiewając go, kiedy on powiedział, no ale to przecież pani mi powiedziała, że tak zrobić. No tak, ale to przedsiębiorca decyduje, czy to jest dobre, czy niedobre i ponosi za to odpowiedzialność. Natomiast dzisiaj to nawet jak zadzwonisz na infolinię podatkową, czy infolinię ZUS-ową, to możesz odnieść takie wrażenie, że tam naprawdę na miarę swoich możliwości starają ci się pomóc, co na tyle, na ile mogą, bo nie zawsze jest tak, że ci wszystko podpowiedzą, pokierują, ale pewne wyjaśnienia uzyskasz. Już tak jakby więcej wiesz, na czym stoisz. No tutaj oczywiście to też w bardziej skomplikowanych sprawach to już nawet polecam nie tyle księgowego, co doradcę podatkowego. On jakby jest władny tutaj wydać ci jakąś taką opinię, którą potem możesz się podpierać i w razie czego jego ścignąć za to, że coś ci tam nie tak powiedział. Natomiast jeszcze z takich anegdotycznych opowieści odnośnie kontroli, takie może trochę hardkorowe wyjaśnienie, natomiast urlop dwutygodniowy nad morzem, tak, hotel, all inclusive, wrzucony w koszty, no i pytanie od Urzędu Skarbowego, dlaczego coś takiego ma w ogóle miejsce. A gość zajmuje się e-commerce'em, więc on mówi, ja pojechałem nad morze, bo ja musiałem zrobić zdjęcia produktowe. No okej, okay, no to niech pan pokaże te zdjęcia. No to wyciąga jakieś zdjęcia, tam jest, nie wiem, 7-10 sztuk zdjęć, no to skarbówka się pyta, tylko tyle? Przez dwa tygodnie? A gość mówi, ale wie pani, ja musiałem poczekać na odpowiednią pogodę, kontrast bieli, tam jeszcze parę innych fachowych fotograficznych określeń, no i zrobiłem najlepsze ujęcia, jakie tylko mogłem. Dwa tygodnie na to poświęciłem, no i przeszło. A, jak dobre. Jest taki cytat, takie zdanie z jednego z moich ulubionych filmów, Prawo zemsty, oglądałeś? Z Butlerem i Foxem? Nie. Polecam. I tam jest coś takiego, nie ma znaczenia to, co wiesz, znaczenie ma to, co możesz udowodnić w sądzie. Ciekawy case z tym urlopem, może kiedy, chociaż nie wiem, w jaki sposób ja miałbym się wytłumaczyć z urlopu dwutygodniowego. Jakieś ładowanie baterii to chyba trochę naciągane będzie. Nie da rady. Ani żaden, wiesz, fitness, ani siłownia, ewentualnie spotkanie z kontrahentami, to tak, ale to wiesz, dziwne, że dwa tygodnie w szczycie sezonu, nie, w hotelu, no może się tak zdarzyć, ale no wszystko trzeba z umiarem. Trzeba byłoby jakichś, wiesz, lokalsów z Meksyku, nie, jakiegoś Fernando czy Juana, nie, chodź tu, będziesz moim kontrahentem dzisiaj, nie, i focisz sobie, że tu jesteś Fernando, ubijasz deala, ale nie wiem, czy akurat Cancun to by przeszło, może jakiś Ciechocinek, czy Jurata. Ale tak jak pogadasz z ludźmi z gastronomii, to jest bardzo częste. Przychodzi rodzina na obiad i głowa domu mówi, poproszę fakturę, ale to menu dla dzieci to płacę gotówką. I idzie jako spotkanie z kontrahentami, żeby urząd skarbowy się nie czepiał. A co tu Happy Meal robi na fakturze, nie? Jakiś miłośnik tych mini frytek i tam innych, wiesz, dzieciowych potraw. To ciekawe, bo na przykład nuggetsy dla dzieci jako menu dziecięce są po prostu tańsze i dlaczego ja nie miałbym zjeść sobie nuggetsów? Może mam ochotę, jeżeli w dorosłym menu nie ma nuggetsów, a ja mam ochotę na nuggetsy, czemu miałbym ich nie zjeść? Albo pizza w kształcie misia, dlaczego nie miałbym zjeść pizzy w kształcie misia? Może lubi misie, chociaż nie wiem, czy urzędnicy by to sympatię podzielili. Mogliby mieć wątpliwości. Ale fajnie, że tam przede wszystkim, że pracują ludzie, bo też czyta się o tych sytuacjach, gdzie wiesz, urzędniczka, lampa jej się w samochodzie zepsuła, poszła do mechanika po godzinach, nie, bez paragonu, bo kasa fiskalna zamknięta. I no to fajnie, że pan mi tutaj naprawił tę lampę, ale ja paragonu nie dostałem, więc tu ma pan kontrolę skarbową i no mi by było przykro. No też słyszałem o tym zdarzeniu, nic ciekawego.
Ale to chyba jakoś tam potem było umorzone, nie? Z tego, co kojarzę. No, tylko że wiesz, to co się chłopy strachu najadł, stresu i tego wszystkiego, wiesz, byłem w Gdańsku na starówce z moją na spacerku i podchodzimy, wiesz, lody, nie? Lody sobie wzięliśmy i tam pani z okienka już daleko miała sięgać, krótka ręka, nie dała mi tego paragonu do ręki, położyła, wiesz, podsunęła pod tackę na gotówkę. Ja tak mówię, a czemu pani mi nie daje do ręki? Ona takie oczy się, wiesz, przestraszyła, nie? Tak, no bo tutaj była sytuacja, że kontrolerka z Urzędu Skarbowego nie dostała paragonu do ręki i przyszła z kontrolą, że nie dostała, że paragon został wręczony niezgodnie z przepisami, czy coś takiego. No to no, ludzie, bądźmy ludźmi. Zdura, nie? Był położony, ja znam tą sytuację, był położony po prostu na ladzie, więc jak chciała, mogła go zabrać, więc to już takie czepianie się naprawdę detalia. Z drugiej strony sprzedawca nie ma obowiązku gonić cię, żeby ci wcisnąć paragon do ręki, bo może gdzieś tam patrzy urzędnik skarbowy i jemu się to tam nie spodoba. No masakra, masakra. Także dobrze być przede wszystkim ludźmi, być człowiekiem i ułatwiać ludziom pracę. Ułatwiać ludziom pracę, ale nasza praca czasem jest trudna i stąd pytanie o najtrudniejszy tekst w twojej karierze. Taki merytorycznie, taki, że aż wiesz, research wychodził ci uszami. Miałeś coś takiego? No, miałem, ale to zupełnie z innej działki. To jeszcze, wiesz, gdzieś tam na początku, jak zaczynałem, to mówię, widziałem takie zlecenie o ogrodach. Mówię, tam coś tam wiem o tym, fajnie będzie, wezmę sobie, bo co to za problem napisać. 7 poprawek było do tego. Nie umówiliśmy się na początku, jak to ma wyglądać, to był błąd. Teraz tego nie robię. 2 poprawki, do widzenia. Nie ma tutaj zmiłuj, ale tam było 7 poprawek do jednego tekstu. Poprawianie w kółko, a chodziło o jakieś tam wycinanie drzew i tego typu rzeczy. No niby proste, tak? No przychodzi facet z piłą, tnie i po zawodach, ale naprawdę takie różne szczegóły tam, że tak jak mówisz, to wyszło mi bokiem. Od tamtej pory staram się trzymać gdzieś tematów, na których się najlepiej znam, no więc tam księgowość, podatki, prawo pracy, bo wtedy po pierwsze sprawia ci to przyjemność, jak piszesz o tym, o czym wiesz, nie tracisz czasu na research, no i ogólnie po prostu płyniesz z tekstem, a nie tak się męczysz, że teraz szukasz nie wiadomo czego po internecie, a może jeszcze jakieś złe informacje trafiłeś i to nie jest do zapłacenia żadnymi pieniędzmi. Bardzo, bardzo wiele copywriterskich koszmarów zaczyna się od zdania coś tam o tym wiem. Bardzo, bardzo wiele. Kiedyś się podjąłem pisać o... Jezu, co to było? One stop shop w kontekście VAT-u pomiędzy Wielką Brytanią a Europą po Brexicie. No to już trudność mi sprawia samo wypowiedzenie tego, ale ja tak coś tam z tych podatków kumam, nie? To wezmę to. Santa Madonna. Ja nic nie kumałem z tego. Nie było AI-a, żeby wytłumaczył to jak 5-latkowi. Masakra. A propos AI-a, używasz? Wiesz co, niekoniecznie, bo próbowałem, ale wypluwa takie głupoty, że no po prostu aż żal czytać. A pytanie proste, o VAT na książki, tak? Na VAT książki, e-booki, 5% jest. A on tak zmyśla, takie dziwne rzeczy z internetu podaje, że na tym poziomie, na którym jest, to na pewno ani podatkowe, ani księgowe, ani medyczne takie rzeczy ja bym się w ogóle nie tykał. Jako taki asystent, który ma cię na coś naprowadzić, gdzieś coś podpowiedzieć, jakiś tam schemat pokazać, to tak, ale do pisania absolutnie. Tu potwierdzam, dodam jeszcze branżę ubezpieczeniową, że od niedawna zaczął już kumać, ale zaraz będzie końcówka roku, znowu kara za brak OC się zmieni, bo wzrośnie minimalna krajowa. I ja go od roku pytam za każdym razem o to samo. Ile wynosi kara za brak OC w Polsce? No i on tam mówi, że mandat, nie kara. To nie jest prawdą po pierwsze, że zależy od długości. No zależy od długości, ale tam mówi, że od kilkuset do kilkunastu tysięcy czy coś tam, co jest już kompletnym bzdetem. I jeszcze to nie jest to. Jak mu kazałem ostatnio wytłumaczyć,
jakie dokumenty są potrzebne do przerejestrowania samochodu, to tak odleciał, że ja nie wiedziałem, co on, skąd on to wziął, nie? Żeby w tych branżach możemy jeszcze się czuć bezpieczni, ale też ważny disclaimer, żeby właśnie w tych trudnych branżach czatowi GPT nie ufać, ale zauważyłem, że jak go nakarmisz danymi, to już trochę zaczyna ogarniać, nie? Jak mu wkleisz jakiś kawałek tekstu i każesz na przykład to zinterpretować, streścić, podsumować, rozwinąć, to tutaj kuma. Miałem taki raport na temat, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat ekonomicznego uzasadnienia zakazu sprzedaży aut spalinowych do 2035 roku. No i mnie to bardzo fajnie streścił, podsumował, wyciągnął, wiesz, kluczowe wnioski, nie? Chociaż myślę, że jakbyś go nakarmił ustawą o VAT, to tam w OpenAI by serwery się popaliły. No najgorsze jest to, że masz przepis, który się odnosi do innego przepisu, a w tym innym przepisie masz kolejne trzy odniesienia i musiałby takie całe drzewko sobie zbudować, co gdzie, bo niestety technika prawodawcza jest taka, że no, strasznie się to czyta. Masakra, te tysiące stron. No dobra, pytanie brzmi, jak już jesteśmy przy tych trudnych tematach, o najtrudniejszego klienta, już tym razem pytam o człowieka, nie o tekst. No to był ten sam klient, co od tego tekstu, bo 7 poprawek to człowieku i to jeszcze komunikacja była taka, że trzeba było się bardzo dobrze wczytać w maile, żeby w ogóle zrozumieć, o co chodzi klientowi, nie? Co ma na myśli. Także czasami lepiej sobie po prostu odpuścić niż ciągnąć taką współpracę, chociaż tam akurat to było trochę jasna ambicja, że pokażę, że dokończę to zlecenie i dam radę tak samemu sobie udowodnić naprawdę, no bo kto inny o tym nie wiedział, ale klientów też warto sobie wybierać. To jest ważne, co mówisz, klientów warto sobie wybierać i trudni klienci nas uczą, to trudni klienci budują profil naszego idealnego klienta, bo to, co my sobie założymy, że z kim chcemy współpracować, to niekoniecznie może znaleźć odzwierciedlenie w rzeczywistości, co też twój przykład pokazuje. I teraz masz wpisane do umowy maksymalnie 2 tury poprawek do tekstu. Przy czym, jak dobrze pamiętam, 2 tura odnosi się do poprawek z pierwszej, a już nie do pozostałej części tekstu, nie? No, dokładnie. No i to cię zabezpiecza przed takimi sytuacjami. No ktoś przeczytał, no to przeczytał, zgłosił uwagi, ty te uwagi poprawiłeś, no może zgłosić uwagi do uwag, ale nie do tego, co było wcześniej, no bo skoro wcześniej było ok, no to dlaczego masz to poprawiać? A jak już idziesz w poprawki, poprawek, to często się zdarza, że wysyłasz potem pierwotny tekst i ktoś mówi, o właśnie o to mi chodziło, tego chciałem, nie? I po prostu niesamowite to jest. A Boże, przypomniał mi się taki przypadek kuzynki, która zdawała egzamin, pisała pracę dyplomową na prawie. I napisała jedną wersję tej pracy dyplomowej, promotor jej odrzucił, zostawił poprawki. Wprowadziła poprawki, zaniosła 2 wersję, sprawdził jej to, naniósł poprawki. Zaniosła 3 wersję, sprawdził jej to, naniósł poprawki, później zaniosła 4 i znowu sprawdził i naniósł poprawki. To wtedy wzięła tę pierwszą wersję. I tak później mu te 4 wersje nosiła, aż w końcu którąś z nich zaakceptował, nie? No to bekę mam z tego, ale to też czasem jest coś takiego, że klient poprawia dla samego poprawiania, bo i też widziałem rolkę niedawno, że gościu programista miał coś takiego, że robił kod najlepiej jak potrafił, żeby wszystko było git i project manager czy tam product owner mu to poprawiał, mówił, że coś tam jest nie tak. Się czepiał dla samego czepiania, więc ten na przyszłość celowo zostawiał błędy, takie, żeby łatwo było wyłapać, bo się okazało, że ten gostek chciał się po prostu czuć potrzebny, nie? Że on chciał coś od siebie, wiesz, dołożyć, nie? No, dlatego czasem najgorsza jest współpraca z zespołem, że ty przekazujesz swój tekst, a nad tym nagle siada grupa ludzi, każdy ma tam jakąś inną wizję, każdy chce coś tam, wiesz, przeforsować, poprawić według siebie i nagle się właśnie okazuje, że te poprawki robisz 4 razy, bo ktoś musi się wykazać, a jak pracujesz gdzieś tam jeden na jeden, jest jedna osoba decyzyjna, no to się pracuje zdecydowanie łatwiej, bo ona akceptuje, jest ok, wystawiasz fakturę, sprawa załatwiona. Tak, tu też warto wspomnieć o stawianiu granic, nie? Że wiesz, jeżeli przykładowo jest taka sytuacja, że dajesz do redaktora, redaktor wprowadza poprawki,
zostawia uwagi, ty wprowadzasz te poprawki, później to idzie ponad redaktora, już do przełożonego redaktora, a ten poprawia na wersję pierwotną, nie? I wtedy mówisz, no halo, albo tak, albo tak. I trzeba to po prostu artykułować, a mam wrażenie, że wiele osób się boi cokolwiek mówić na ten temat i unikają konfrontacji po prostu, nie? No też tu potrzebny jest feedback, chociaż ci powiem, że jednym razem feedback dostałem po kilku miesiącach, tak? Dłuższe takie zlecenie, co miesiąc wysyłałem teksty i dopiero po 3-4 miesiącach były pierwsze uwagi, że słuchaj, my w tym tekście to my za bardzo nie chcemy, żeby tam pytania były, bo ty tak trochę tych pytań używasz. Dlaczego używałem? No bo rozmawiasz jak z najdroższym przyjacielem, tak? Tak jakby to była taka konwersacja. Wplatasz gdzieś te pytania, które jakby ten tekst taki czynią bardziej strawnym, ale to moje podejście było, a zleceniodawca nie chciał, ale dopiero po kilku miesiącach, wiesz, takie zastrzeżenia zgłosił. No okej, okay, tak chcecie, wywalam wszystkie pytania, będzie po waszemu. Tak, feedback jest cenny. Miałem kiedyś też przypadek, że teksty robiłem dwuczęściowo. Część była moja, część była klienta. Klient pisał sam, dawał mi ten tekst i później scalałem to wszystko i on mi dawał uwagi do tego, co on napisał. Jest taki mindfuck, że no kurde, ej. Także to, co mówisz, to jest istotne. Powiedz mi jeszcze, co tobie dało największego boosta w karierze copywriterskiej? Co było największym takim przeskokiem, czy to w zarobkach, czy w umiejętnościach? Chyba największym takim było zwalczenie syndromu oszusta, bo to, że dla mnie coś wydaje się oczywiste, jak ja siedzę od lat w danej branży, to niekoniecznie znaczy, że dla drugiej osoby też będzie to oczywiste. I tak naprawdę najlepsza kasa nie jest za nastawianie znaków, za napisanie artykułu, posta czy jakiegoś innego kontentu, tylko kasa jest za to, że to, co wiesz, potrafisz w jakiś strawny sposób przełożyć na papier, na wideo, na jeszcze jakiś inny rodzaj kontentu. No i ja ci powiem, że też sporo ty miałeś na mnie wpływ, bo to jednak wcześniej zacząłeś się udzielać w copywritingu. Ja tam gdzieś czytałem te twoje przemyślenia, no i sobie pomyślałem, no kurczę, no ma chłop rację, no trzeba tak zrobić, trzeba po prostu podnieść stawki i no nie ma innej opcji. No i to tak jakby dodało skrzydeł, bo zupełnie inaczej piszesz tekst, jak ktoś ci daje 15 czy 20 złotych za 1000 znaków, a zupełnie inaczej pisze ci się, jak tą stawkę masz razy 2 czy 3. I zupełnie inaczej. Nie patrzysz na zegarek, ja tu muszę jeszcze nastukać tyle znaków, bo do końca dnia już całkiem niedaleko, a chcę tam sobie coś zarobić, tylko masz radość z tworzenia tekstu, możesz nad nim posiedzieć trochę dłużej, go doszlifować, dopracować i jakby wtedy masz też lepsze wpisy do portfolio, możesz się kolejnym osobom pochwalić, patrz, to jest tekst, który wyszedł spod moich palców, chcesz też taki, to uderzaj do mnie, dogadamy szczegóły, też coś takiego ci napiszę. To miło mi to było usłyszeć, to jest taki, wiesz, ta kropla drąży skałę, to jest fajne, będę się na tym woził, będę się z tego bardzo cieszył, jak skończymy rozmawiać. To jest fajne, co mówisz, plus to, co ktoś kiedyś zaznaczył, chyba Darek Puzyrkiewicz, że im więcej kasy bierzesz, tym więcej czasu możesz przeznaczyć na pracę nad tekstem, bo ktoś, wiesz, bierze mniej kasy, a ma jakąś tam stawkę godzinową, ileś tam chce zarobić w ciągu tego dnia czy miesiąca, no i musi się spinać, żeby ta stawka godzinowa się zgadzała, a ktoś inny bierze więcej kasy i ma luz po prostu, że może sobie przysiąść, posiedzieć, lepszy, dłuższy research, głębszy zrobić i nie wiem, więcej wersji tego tekstu przedstawić na przykład, albo więcej czasu włożyć w te poprawki, więc to, co powiedziałeś, żeby brać więcej kasy, tylko wtedy no, do Kuby na konsultację z optymalizacją podatkową, żeby tam ZUSy i skarbówki za dużo z tego działki nie miały. No powiem, że nie tylko kasa jest ważna, bo przy pewnym poziomie rozwoju to wygląda tak, że druga strona bardziej się z tobą liczy i na przykład
u mnie, jak niektórzy zamawiają, to się pytają, kiedy ja mam czas to zrobić, kiedy ja proponuję termin na napisanie, no oczywiście bez przeginki, bo nie tam, że za 3 miesiące czy za pół roku, bo ja mam kalendarz napchany, ale gdzieś tam nie jest tak, że słuchaj, bo na wtorek to musi być i koniec. Ja proponuję terminy i wtedy masz też zupełną inną taką motywację do pracy, ale też komfort pracy, że układasz to sobie jakoś tak, żeby to tobie pasowało, a nie grasz tak, jak ktoś ci narzuca. To ja też ostatnio zauważyłem właśnie, że czasem klienci potrafią spytać, że kiedy ma pan czas, bo ja nie chcę zabierać panu za dużo czasu, jesteśmy na spotkaniu przykładowo, rozmawiamy 15-20 minut, no to będziemy kończyć, bo ja nie chcę tutaj panu zabierać, że mi nie chce zabierać czasu i to jest takie kurczę fajne, a nie, że ty tu jesteś dla mnie, bo ci płacę 10 zł za 1000 znaków, to ja powiem skacz, a ty się możesz tylko spytać jak wysoko, nie? Także to plus to co mówiłeś wcześniej, że to stawianie granic i wpisywanie tych granic w umowę. I to ty mówisz, kiedy masz czas, a nie klient mówi, na kiedy ma być zrobione. No, to taki fajny bonus do tego wszystkiego. Też któryś raz już chyba słyszę w rozmowie, że kasa nie jest najważniejsza. Że no, duża kasa jest fajna, wiadomo, duża kasa jest fajna. Czytałem u Feliksa Denisa chociażby książka Jak zostać bogatym. Kiedyś powiem ci, czy ta książka działa, czy nie. Ale on tam mówił, że powyżej pewnego poziomu zarobków i majątku więcej czasu i energii kosztuje cię ochronienie tych pieniędzy przed inflacją i przed skarbówką niż ich zarobienie. No, to prawda, to się zgadza i pewne potrzeby, no, jeśli przekroczysz pułap jakiś, no to już nie dają tyle radości, no bo sobie kupisz coś lepszego, no ale w końcu zabraknie tych lepszych rzeczy i wtedy się, tak jak to powiedziałeś, zaczynają liczyć inne wartości, tak, powiedzmy święty spokój, komfort pracy, ludzie, z którymi pracujesz, bo co z tego, że będziesz miał fajną kasę, jak będziesz musiał kontaktować się ze współpracownikami czy z kontrahentami, którzy ci po prostu tak działają na nerwy, że potem to odchorowujesz wszystko. A no tak jak mówiliśmy wcześniej o wybieraniu kontrahentów, zleceniodawców, że niektórych lepiej odpuścić i to wyjdzie tobie na dobre, bo będziesz miał większy spokój ducha i lepszy zapał do pracy, podejście do życia, niż łapać wszystko, co tylko się da i potem jakoś to odchorować. Ciekawe co mówisz, bo wiesz, początkujący copywriter to jak posłucha tego i myśli, to ten Chmielecki pieprzy, jak można powiedzieć klientowi nie, co to za głupoty, co to za bezeceństwa jakieś, nie? Że jak przychodzi klient do mnie z tekstem na turbosprężarki, no to biorę, to nic, że samochodu w życiu na oczy nie widziałem, ale biorę, chociaż nie wiem, czy turbosprężarka to akurat tylko samochód. Ale dziś miałem niedawno rozmowę z Kasią Tużańską Pietras i pisała też o turbosprężarkach i też mówiła o tym komforcie psychicznym, że kasa nie jest jednak najważniejsza, nie? Że ten komfort psychiczny, ta współpraca z ludźmi, którzy nie działają ci na nerwy, też jest ważna, nie? No zdecydowanie. No i tu też to, co wielu copywriterów robi, ma swoją specjalizację, przychodzi ktoś z jakiejś innej specjalizacji, to nie biorą tego na siłę, tylko odsyłają do gościa, który no, się lepiej na tym zna i to też korzyść przynosi, no bo ty kiedyś odeślesz kogoś do innego, a za jakiś czas ten inny odeśle kogoś do ciebie i gdzieś to tam w tym naszym światku copywriterskim się zamyka. No, też mam takie wrażenie, że początkujący to by chcieli przerobić całą robotę copywriterską, jaka jest w Polsce, no to sobie policz, nie wiem czy dobrze powiem, 2 miliony małych i średnich przedsiębiorstw plus pewnie kilkaset tysięcy większych, to masz bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo treści, bardzo dużo stron internetowych, 2/3 z tego ma stronę internetową, jakieś maile, jakieś reklamy. Czy to jest robota, którą jedna osoba może przerobić? A poza tym klient widzi, że ty też jesteś poważny, tak? Że masz swoje ograniczenia, mówisz nie, sorry chłopie, tego nie będę pisał, bo się na tym nie znam, ale dam ci namiar do kogoś, kto ogarnia, nie? I też zupełnie inną sobie markę wtedy wyrabiasz. A skoro mówisz już o tej kasie, to też fajną rzeczą są takie raporty, ile kasy zostało wydane na SEM i na SEO.
bo tam na przykład, z tego co pamiętam, rynek SEM jest warty gdzieś 2,5 miliarda, SEO jest tam jakąś częścią z tego, a grubą częścią SEO są też teksty, no bo to nie tylko wynagrodzenie agencji za pracę specjalistów, ale to też teksty i to idzie naprawdę w setki milionów złotych, więc tutaj jest miejsce dla różnych osób. To nie jest tak, że przyjdzie ktoś nowy, to cię wygryzie z roboty, bo nagle skurczy się rynek na pisanie o ubezpieczeniach, czy księgowości, czy podatkach. Każdy gdzieś tutaj może znaleźć to swoje miejsce i zacząć działać. Dokładnie. Gdzieś widziałem ten raport chyba, że właśnie tak jak mówisz, 2,5 miliarda ten rynek reklamy w Polsce, z czego ileś tam SEO to jest jakieś 500-600 milionów. Śmieją się SEOwcy, że może kiedyś dogonią branżę ketchupu. Branża ketchupu jest warta więcej. Ale 3/4 bodajże z tego to są właśnie teksty. 3/4. To jest kupa. To jest duża kupa siana, duża kupa tortu. Dużo tego tortu do podziału i to jest, no, można powiedzieć, dla nas. No, część przedsiębiorców wychodzi z założenia, że AI napisze, część przedsiębiorców samemu sobie pisze, no a część jednak chce zaoszczędzić ten czas i będzie zlecać, nie? I ci przedsiębiorcy, którzy jeszcze dzisiaj nie zlecają, za jakiś czas mogą zlecać. Ci, którzy zlecają dzisiaj, za jakiś czas mogą przestać. To jest niekończące się koło, ale jeżeli masz jakość, to ta jakość się obroni i ludzie i tak będą do ciebie przychodzić i będą od ciebie zamawiać teksty. Ja mam takie zdanie, nie? No zresztą tutaj patrząc, jak nie będzie jakiejś wielkiej rewolucji w Google, no to te strony, które są gdzieś tam wysoko w wynikach wyszukiwania, one nie mogą przestać publikować nowych tekstów, bo by spadły niżej, więc tak jak mówisz, to jest niekończąca się opowieść, muszą cały czas karmić algorytmy. W niektórych branżach no, nie chce się karmić tymi tekstami AI, bo tak nie do końca wiadomo, jak to wyjdzie, czy to będzie karane, czy nie będzie. Tutaj zdania są różne, ale zawsze będzie ta przestrzeń dla osób piszących, które będą tworzyć wartościowy content i to się będzie sprzedawać tutaj jakby nie ma strachu, że nagle wszyscy copywriterzy na zieloną trawkę pójdą. Na zieloną trawkę, to mi się podoba określenie. Co jeszcze mógłbym chcieć od ciebie wiedzieć, Kuba? Jaką jedną radę dałbyś początkującym copywriterom, gdybyś mógł dać tylko jedną radę? To by była taka rada, że czytaj dużo wartościowych treści, bo im więcej czytasz, tym lepiej będziesz pisać. No i tu inaczej się po prostu nie da, musisz praktykować. Sam konkret. Zgadza się, ja też mam wrażenie nieraz, że jak ktoś widzi coś dłuższego niż SMS-a albo tweeta, to już jest za dużo czytania. Chociaż faktem, że niektóre jakieś komentarze na fejsie czy maile to są taka ściana tekstu, że po prostu masz ochotę uderzyć głową w monitor, ale jeśli już są jakieś artykuły, książki czy tego typu publikacje, to nie chce się czytać. Ludziom się po prostu nie chce czytać. Analfabetyzm wtórny to się nazywa? Wtórny, no tak, dokładnie. Żyjemy w epoce obrazkowej. Musisz jakąś grafiką, jakimś czymś takim, to tak, to zainteresuje, ale jak już trochę tekstu, to straszne. Tak, ale też trzeba mieć tutaj na uwadze, że jeżeli większości ludzi nie chce się czytać, a ty będziesz czytać, to masz nad nimi przewagę, bo masz dostęp do czegoś, do czego oni w ogóle, z czego rezygnują, że tego po prostu nie chcą. Więc to jest akurat fajne i to jest taka, powiedzmy, szansa dla wielu osób, moim zdaniem. No, to prawda, tutaj się zgadzam. Dobra, Kuba, mamy morze konkretów, mamy dużo mięsa, mamy podstawy tego, jak się rozliczać, wiemy, kiedy iść na VAT, kiedy nie iść, jak zaczynać na nierejestrowanej, kiedy. Więc pozostaje nam chyba tylko podsumowanie, czyli gdzie można cię w internecie znaleźć? No mnie głównie na LinkedInie. Mam też Facebooka, ale tam rzadziej zaglądam, bardziej z musu założyłem, więc LinkedIn jest jakby takim pierwszym miejscem wyboru. Też strona internetowa tekstynamedal.pl. Tam jest kontakt mailowy do mnie i
Można mnie łapać. Też na kilku Discordach jestem, więc jak ktoś gdzieś się tam obraca w tej społeczności digitalowych twórców, to też może, całkiem możliwe, że gdzieś tam jesteśmy razem na jakimś kanale. To są takie miejsca, gdzie się pojawią. Ja ze swojej strony mogę polecić Kubę, bo zawsze odpowie, zawsze pomoże. Tylko żeby tego tam bardzo prywatnie nie prześladować, bo to jest wiedza warta pieniądze. I no, będzie link do konsultacji pod spodem, także można się ustawiać w kolejkę. Ja ci, Kuba, za dzisiaj dziękuję. Też się dowiedziałem czegoś nowego i bardzo sobie to cenię w tych rozmowach. Mam nadzieję, że ty też się czegoś dowiedziałeś. Mam nadzieję, że nasi widzowie i słuchacze też się czegoś dowiedzieli. No, też mam takie wrażenie i taką nadzieję. No czasem widzę te wiesz co, komentarze, już tak kończąc, te komentarze na fejsie, że jaką formę opodatkowania wybrać. No, zasady ogólne. I tam wiesz, jakieś dwa zdania, że zasady ogólne, ale dlaczego? I nie wiesz tego, nie? I weźmiesz taki komentarz, weźmiesz sobie to opodatkowanie i później tracisz pieniądze. Albo był komentarz, dziewczyna mówiła, że jak na nierejestrowanej działalności gospodarczej nie płacisz podatku. No, jak nie płacisz podatku? Jak płacisz? No ale nie, bo VAT-u nie płacisz. No VAT-u nie płacisz, ale zasadniczo jak coś kupujesz, to płacisz VAT, nie? Więc takie niejasne to było. Także dobrze, że nasi słuchacze załapią podstawy. Poszczegóły, indywidualna porada. No i co? Ja dziękuję oficjalnie. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnie, bo tak jak mówiłeś, tematy rzeka są po drodze, więc jeszcze kiedyś może się uda spotkać, coś podziałać. No, dzięki za oglądanie. Polecam się na przyszłość. Dzięki i siema wszystkim i cześć. Cześć.